Tej pięknej zimowej scenerii chcieliśmy Wam dzisiaj zaprezentować urządzenie, które już znacie z naszych łamów, a mianowicie stacja zasilania EcoFlow Pro. W miejscu, gdzie nie ma prądu, tutaj akurat ten prąd jest, ale dla potrzeb tego materiału podłączyliśmy naszego kampera akurat do urządzenia EcoFlow. No i zobaczcie, ma cztery gniazdka USB, USB-C, 2, także o dużej mocy. W tym momencie mamy 70% zużycia baterii, 14 przewiduje urządzenie około 14 godzin pracy. Obciążenie praktycznie w kamperze jest wszystko wyłączone. 120 W tylko pobiera, także niedużo. Urządzenie ma 3,5 kW, także to jest bardzo duże urządzenie. Z naszego doświadczenia z różnych innych wyjazdów spokojnie powiem na 2 dni tego prądu wystarcza przy takim oczywiście normalnym użytkowaniu jak lodówka, pompka oczywiście od ogrzewania, ogrzewanie i to jest wszystko, tych światełek się zbyt dużo nie pali. Zobaczmy teraz co tutaj się kryje z tyłu. Ciekawostką jest to, że możemy ładować tą stację ze stacji takich ładowania samochodów. Że bez żadnego problemu podjeżdżamy na stację tankowania, czyli ładowania samochodów i ładujemy. Tutaj jest gniazdko, tutaj w tym miejscu podłączamy kabel. Jeżeli chcemy podładować normalnie z gniazdka to urządzenie. EcoFlow Pro to największe urządzenie z serii EcoFlow, z firmy EcoFlow. Są oczywiście mniejsze, takie w zależności od potrzeb. Możemy bez problemu sobie znaleźć urządzenie mniejsze, które wystarczy nam do ładowania laptopa, czy wystarczy do ładowania różnego rodzaju urządzeń elektronicznych. Jeżeli chcielibyście takie urządzenie nabyć, to oczywiście zapraszamy do różnego rodzaju sklepów karawaningowych, jak i również do przedstawicieli EcoFlow. My możemy potwierdzić, że urządzenie to świetnie sprawuje się w karawaningu.